witam Państwa, kanał S4. Pogoda, zacznę może od pogody w ogóle, bo to jest, dzisiaj jest jakaś masakra pogodowa, natomiast kanał S4 nie odpuszcza również warszawski night skating. No i dzisiaj wyjątkowy gość, prezes, organizator i pomysłodawca całego projektu, Michał Machowski. Witam Cię, Michał. I cześć. Witam. Przede wszystkim tak, pierwsze pytanie, takie, które tutaj chciałbym Ci zadać. Skąd w ogóle pomysł się wziął, bo to jest tutaj inicjatywa w ogóle jakaś potężna, kilka tysięcy ludzi. I kiedy to zacząłeś, bo no ja tam jestem, mniej więcej znam się, o co tutaj chodzi, natomiast byśmy chcieli przybliżyć naszym widzom. Jasne, no sam pomysł przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, nie jest to żadna nowość, aczkolwiek w Polsce po raz pierwszy pojawił się we Wrocławiu w 2010 roku w maju, a my postanowiliśmy to przyszczepić na warszawski grunt, udało się w czerwcu 2011 roku, czyli rok później. No i na początku było 200-300 osób i tak z roku na rok rosło dosyć lawinowo, no i od 2-3 lat mamy już ponad no, 3-4 tysiące osób na imprezy, więc naprawdę spora impreza. Lata temu rekord Guinnessa, w tym roku też ponad 7 tysięcy osób na piątych urodzinach, no właśnie, więc naprawdę jest dużo osób, dużo chętnych, które chcą jeździć, na tym sporcie rozwija i to cieszy. No, bo ja, wiesz, ja w ogóle byłem w szoku, że mówię, tam gdzieś wcześniej ten rekord chyba we Francji był, tak? Ustanowiony? Tak, rekord był we Francji. 1100 ileś osób, 88 A jaki osób. Tutaj u nas wynik padł? 4013, to jest jakby rekord Guinnessa oficjalny, ale bywały też jakby wyższe wyniki, ale nie liczone według kategorii Guinnessa, więc one nie są oficjalnie uznawane. Nie znam tych kategorii, ale przewaga nasza jest duża, także myślę, Spora. Że przez długi czas nikt nas tutaj, wiesz, nie przegoni. Natomiast, wiesz, to, patrząc jak ty to rozwijasz, to jeszcze ten rekord można pewnie w przyszłym sezonie może, czy za 2 lata wyśrubować. Jak to widzisz? No rekord jest do pobicia. Kwestia tego, jak trafimy z pogodą, bo przygotowania mogą być dobrze zrobione, spadnie deszcz, przyjdzie mało osób i rekord nie pobity. No, my na szczęście w tym roku, w poprzednich latach też mieliśmy dosyć szczęście, jeśli chodzi o pogodę, ale to też zasługa no, nie tylko moja, ale wszystkich wolontariuszy z NS Teamu, całej organizacji, tych kilkunastu osób, które odwalają no, kawał dobrej roboty pomiędzy skatingami, kiedy no, nikt sobie nie zaprząta głowy w ogóle skatingiem, a bądź co można, przygotowania trwają tak naprawdę od listopada, grudnia na przyszły rok. No właśnie, bo ja ci powiem tak, ja czasami tam jestem w szoku, bo wiesz, co ci powiem tak, impreza jest potężna, natomiast wiesz, ci ludzie, którzy pracują przy tym, to wiadomo, tam gdzieś jest zawsze, słyszy się lewa strona, tam ludzie, którzy jadą, to wiedzą. Oczywiście tutaj z tego miejsca ci, którzy nie brali udziału, to jak najbardziej zapraszamy do tego, żeby uczestniczyć. Natomiast mówię, zabezpieczenie takie tutaj, wiesz, że ci ludzie jadą, że tam się nie dzieją jakieś, no czasami coś tam może jakiś taki upadek, natomiast jest, o właśnie tam przed chwilą się chyba wydarzył i słuchajcie, no nawet było słychać. Natomiast wiesz, sądziłem, że zabezpieczenie, mówię, tego, wiesz, jakby to potraficie ogarnąć, tutaj medyczne, tutaj jakaś ze strony policji. Jak ty to wszystko zorganizowałeś? Jak to ułożyłeś całość? Bo to jest niesamowite. Są trzy filary. Pierwszym filarem jest przede wszystkim policja, bez której no, ten przejazd nie mógłby się odbyć, bo oni zabezpieczają. Przepraszam, wejdę ci na sekundę, bo wiesz, ludzie, którzy właśnie są zewnątrz, właśnie to bezpieczeństwo, jak ono jest zapewnione. Właśnie, bo teraz będziesz o tym mówił, że nawet przychodzą, że tu jest po prostu bezpiecznie. To jest ta istota i teraz mówię właśnie, jakbyś to przekazał tak, tak etapowo. Jak każda impreza, no, musi być bezpieczna, tak? Zabezpieczona, oprócz tego, że jest ileś tysięcy uczestników, no oni się muszą czuć komfortowo. Policja. Z przodu, z tyłu jedzie radiowóz, oprócz tego mamy przynajmniej dzisiaj, nikt ale z ucieknie, reguły nikt też, nie tak, nikt nie ucieknie na bok, nie ma barierek. Sporo 8 policjantów na motorach, którzy pomagają zabezpieczyć przeżywania. Oprócz też tego... podziękować trzeba warszawskiej policji, dokładnie, tutaj od razu dziękujemy komendzie stołecznej policji za to, że zawsze nas pomaga. Pięknie. Oprócz tego team, tak? W teamie jeździ około każdorazowo między 60 a 100 osób i oni zabezpieczają skrzyżowania. Odwalają na pewno całą robotę, której szary uczestnik no, może dostrzega, bo widzi, jak oni jeżdżą lewą wolną, ale jakby nie poczuje tego, dopóki się nie przejedzie, nie zobaczy, ile to jest interwałowych przejazdów na szybkość do przodu. No i trzecim filarem jest nasza służba medyczna, czyli motocyklowe ratownictwo medyczne Motomedy, Fundacja Motomedy, która no, właściwie od pierwszego skatingu nam towarzyszy. Jest to dziwne, no tak, bo ja ci powiem, właśnie mówisz o tych ludziach, którzy tam ci pomagają, tej służbie takiej porządkowej, ten team night skatingu, no bo tam nie powiem, oni też mnie parę razy tam postawili do pionu, ja byłem tutaj grzeczny, także się dostosowuję, polepszam swoje te, także to też apel taki, bo ty to zawsze tutaj przedstawiasz, żeby to bezpieczeństwo zapewnić, żeby temu teamowi zostawić, bo oni tam skrzyżowania wszystko zabezpieczają, bo też tutaj jest ten element, tak, rodzice z dziećmi, starsi ludzie, także no, ten przekrój ludzi, którzy tutaj występują, to w ogóle to jest jakiś też fenomen, nie? Jest duży. Od małego do najstarszego. Który jechał w własnych siłach, to jest 4 lata, takie w wózku jeździły już nawet półroczne czy kilkumiesięczne, starszy 75 lat, więc no rozstrzał 70 lat, to jest naprawdę sporo. No wiadomo, to jest jakby tych dzieci, takich dorosłych osób już starszych jest
odpowiednio mniej. Najwięcej jest studentów, osób do 35 roku życia, to jest praktycznie 80% uczestników. A większość kobiety, bo ponad 60% zresztą widać. Ja widziałem nawet w wózkach dzieci są. Tak, dzieci w wózkach, wiadomo. Wózki muszą być bezpieczne, muszą być sportowe, bo nie możemy sobie pozwolić, że jakaś spacerówka wjedzie i dziecko wypadnie podczas jazdy z wózka. No to jest też, liczymy na odpowiedzialność rodziców, bo my oczywiście takie osoby wypraszamy z przejazdu, wyganiamy, no ale to trzeba też mieć własny rozum i mierzyć siły na zamiary, nie tylko rozbudowane dziecko, tylko osoby, które jakby same jadą i nie umieją hamować, bo nie umiejąc hamować, nie umiejąc kręcać, stwarzamy bezpieczeństwo nie tylko dla siebie, ale i dla innych, bo to nie jest przeszkadzka w parku, że ja się wywrócę, sobie coś zrobię i tyle, tylko jak tu się wywrócę, jadę w tłumie, to za mną leci odpowiednia ilość osób. Bo słuchaj, ty mówisz właśnie o wywróceniu, bo żeby państwu tutaj oddać prawdziwość tego wywiadu, to my w tej chwili właśnie jesteśmy na rolkach, ja trochę się trzęsę, to w momencie, gdyby na przykład jeden z nas zniknął na moment, to będę z pewnością ja, ale za moment się podniosę. Także proszę się tutaj nie martwić. Tak, proszę trochę cierpliwości i wywiad wróci do swojego toru. Więc co, no tak, więc co ci powiem tak, jeszcze tutaj... Mówię, są te kwestie bezpieczeństwa, mówię, są teamy, teraz stworzyliście też te teamy takie, które jeżdżą tam, to są szkółki, tak? Teraz tak, szkółki są jeżdżą. Są szkółki rolkowe, no właśnie, bo ja chciałbym, wiesz, tutaj wejść w taki temat, ponieważ tak, ludzie jeżdżą, tam patrzą, wiesz, wy jeżdżycie, idzie świetnie, jest część ludzi i każdy tam ten poziom chce podnosić i to też byśmy mogli tam skierować, że po prostu trzeba jednak tam czasami, wiesz, jeździć słabo, coś gdzieś się pokierować do tych szkółek, żeby może tam trochę te swoje możliwości, jakieś umiejętności podwyższyć. Ty chyba też nawet prowadzisz taką szkółkę, tak? Tak, ja prowadzę szkółkę rolkową. Co to jest? No to powiedz, bo tutaj nie ma jakiejś, wiesz, jakiejś... To jest szkoła rolkowa, którą założyłem w 2013 roku. Od tego czasu działamy tu na rynku warszawskim. Szkolimy ludzi, jakby szkółka, sam pomysł narodził się właśnie z tego powodu, że dużo osób ten skatingu nie umiało jeździć. Na początku były warsztaty, a potem warsztaty były raz w miesiącu, takie darmowe, ale ludzie się dopytywali o regularne zajęcia, no i postanowiłem po prostu stworzyć taką szkółkę typowo, świetnie, która działa kilka razy w tygodniu. Są zajęcia i dla dzieci, i dla dorosłych, i zajęcia rodzinne prowadzimy. No właśnie, jest tego dużo z roku na rok. Nie tylko na skating się rozwija, tylko tak samo szkółka. Coraz więcej chętnych osób, coraz więcej osób jeździ na rolkach. No ten sport staje się coraz bardziej popularny, nie tylko właśnie wśród dzieci, ale wśród dorosłych. Z reguły wchodzą na początku, rodzice zapisują dzieci, a potem widzą, że dzieci jeżdżą coraz lepiej i rodzice stwierdzą, dobra, no to dziecko zaraz mi ucieknie, ja też się muszę nauczyć, żeby go gonić. Kontynuacja dokładnie jest, tak. No właśnie, bo ja to mówię, mnie to te dzieciaki zafascynowały, bo one tutaj jadą, wiesz, że decydujecie się, że potraficie zabezpieczyć, ale to właśnie instruktorzy tam, no część chyba nawet od ciebie tam, którzy prowadzą, także, proszę państwa, tak, nie będziemy pewnie przedłużać, bo tak, Michał, ty tutaj masz swoje obowiązki, przede wszystkim tak, dziękujemy ci za organizację przede wszystkim tego, że mamy możliwość korzystania z takiej tutaj inicjatywy, no i co, życzymy dzisiaj udanego night skatingu. Dzięki. I widzimy się na trasie. No ja dziękuję za przybycie, bo naprawdę impreza jest robiona dla was, tak, dla wszystkich ludzi, którzy chcą jeździć, tak? No super, my możemy super dla siebie organizować, ale to by była przyjazd dla 50 osób, a tu chodzi, żeby jak najwięcej osób się dobrze bawiło i pojeździło w nocy na rolkach. Fajnie. Proszę państwa, za moment ruszamy na trasę, także bądźcie z nami, obejrzycie, jak to wygląda od środka.